Dzień dobry moi drodzy. Ja się właśnie wyszykowałam. Tak jak widać. U mamy otworzyli tutaj nowe dino. Zaraz koło domu. Także idę zobaczyć, co tam fajnego mają. Tylko szybko zaścielę łóżko, bo nie zaścieliłam dzisiaj. A kocura może wejść. Aczkolwiek zawsze zamykam drzwi. Ale wiecie jak to jest. Mała chwila nieuwagi, nawet w nocy jak chodzę do toalety, to muszę upewnić się, że zamykam drzwi, bo ona śpi w pokoju obok. Zaraz wam pokażę. Ma olbrzymi pokój dla siebie samej, a ja mam wielkie łóżko, 180 cm dla siebie samej. Także wiecie, jesteśmy tu rozpieszczane. Dobra, gotowe? To co? Ile? O, tego to jeszcze nie było. Taki wielki kot na takim wielkim łóżku. Przeważnie to sobie śpi tutaj, albo tutaj ma spanko, jak widzę. Tak, już idę. Tylko kocura nagrywam w łóżku. Kocura w łóżku. Tylko kocura w łóżku nagrywam. Co? Poklepałaś się? A tutaj, moi drodzy, mama robi wędlinę z indyka. Do klejenia na chlebeczek. Robiłaś już ją? Nie. Jelonek mój robi często. Ola. Mania. 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 Co się przestraszyłaś? Ona chyba już nie słyszy, Mańka. Maniu. Maniu. Psiura. No zostań, zostań. Nie podnoś się. I na co wy czekacie, zwierzyna? Patrzcie, i jedno i drugie stoi, a moja mama tutaj się zajmuje tym. Ja powiedziałam, że się nie zajmę, bo właśnie, ale przepraszam, mamuś. Jakie? Wieprzowe, tak? Serdeńka. Zobaczcie, jaka radość. Jaka radość. Trójłapki. Dwa trójkołowce. Tak to się mówi? Trójkołowce? Stoją. Stoją i czekają. Właśnie wróciłyśmy z mamą od dermatologa, no bo ja nie prowadzę w Polsce, chociaż powinnam, aczkolwiek mam mama nowe auto i bym się bała, że uszkodzę. Także powinnam, nie powinnam. O, bo mówiłam wam, że jakąś tam mam nową zmianę po Zanzibarze, ale wszystko ok, znaczy do kontroli w ten sposób. No i usunęłam też takie dwa znamiona. Spoko, myślałam, że jakoś bardziej będzie bolało, ale nic takiego się nie działo. A teraz właśnie przyszłam po laptopa i będę robiła vloga, tak myślę. Zaraz wam pokażę mamy storczyki. Któreś z tych storczyków to są jeszcze moje storczyki, bo ja jak wyjeżdżałam, a te mamie po prostu oddałam. Te już tutaj usychają, ale zobaczcie, obok zaraz kolejny pęd. Tutaj na kolejnym, tutaj jedne, tutaj już pąki. Na tym tutaj gałązka sucha. Tutaj kolejne, także szaleństwo, szaleństwo. Miałam też przepiękne storczyki tutaj w Polsce, ale jakoś przestały mi rosnąć. W tym domu, co teraz mamy, to mi nie rosną kwiaty. Ale tam jest po prostu za ciemno. A ja jutro mam jeszcze fryzjera, później spotykam się ze znajomą, później robię badania, później w piątek mam tatuaż, no i w niedzielę już wyjeżdżam. I powiem wam, że tak to szybko zleciało, że po prostu nie mam pojęcia. A jeszcze bym musiała załatwić z dwóch lekarzy, ale chyba nie załatwię. Niby 10 dni, ale wiecie, sobota, niedziela do tego dochodzi, także kiszka. Kiszka. No ale postaram się teraz niedługo przyjechać. Mam nadzieję, że się uda. Także dobra, tak jak mówiłam, biorę tego laptopa i idę składać film. Ty grubasie, ty mały. Ty grubasku. Będzie atakować. Grubasku. Tylko spróbuj mnie zaatakować. No. Dobra, Ola, dobra. Śliczna, śliczna. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, moi drodzy, jak on sobie kupiła małą paletkę. Czekajcie, ja ją tylko rozpieczętuję. Dzięki Bogu, fajnie się otworzyła. Z AA Wings, widzicie, z Magdą pieczątką chciałam powiedzieć. I mam te kolory banana shake, matte latte, matte wood, matte gold brown glow. I tak mi się spodobała, oj, tak mi się ona spodobała.
Chociaż widzę, że te kolory zupełnie inaczej wyglądają niż w sklepie w tamtym świetle, a w aparacie to jeszcze inaczej. One są w miarę, ten jest w miarę ciepły, ten bym powiedziała taki neutralny, no bananowy to taki ciepły, no i ten, że jest ze złotkiem też jest w miarę okej. Okay. Takie wiecie, no maksymalnie neutralne kolory, ale bardzo, bardzo mi się spodobały. Nie wiem, czy na pełno brązów mam, ale jakoś mi się chciało coś nawet, ja tylko zdziwiłam się ceną, bo kosztowała chyba 5 tych, czy coś w tym stylu. Także dużo, ale ładna. A lakiery, które mam na paznokciach, to Vibo. Dobra, idę. Tym razem mama piekła chlebek portugalski, ale zobaczcie, ona zawsze jeszcze daje sezam pod spód. Do każdego jednego chleba, do foremki. Także tak wygląda. I jak widzicie, też sezam w środku, nie, siemię lnianą w środku. A ja nigdy właśnie nie robiłam chleba portugalskiego z żadnymi ziarnami, także będę musiała zrobić przepyszny. Zobaczcie, jak wygląda. Wow. Ta sierota. Nic. Pać sierota. A czy ja wam pokazywałam włosy, jakie zrobiłam u fryzjera? Brąz, najzwyklejszy. I wytłumaczyła mi Monika, jak ogólnie sobie właśnie dobierać farby brązowe do włosów, żeby były naturalne, bez żadnych odcieni. Także zobaczymy następnym razem, jak to pójdzie. Już kilka dni jest od fryzjera i powiem wam, zobaczcie, cały czas mi się włosy, wam mówiłam, mi się włosy nie przedłużają. Jakbym chciała, bym mogła nosić je i nosić i nosić, ale oczywiście tak długo nosić nie będę. Także tak, no i urosły mi. Jak żeśmy rozmawiały, to ostatnio miałam włosy, dotąd byłam rok temu, zobaczcie, podcinałam mi. I jakie są cały czas długie, także rosną mi jak na drożdżach. Cieszę się na maksa. A tutaj już pachnie, czy bo mama robi sernik, sernik robi, także zapach niesie się po całym domu. Co to? Pani Usiu. Dzisiaj na obiad, moi drodzy, robimy z mamą pampuchy. Mama robiła pampuchy, a ja robiłam sos. I szła mama do pawilonu i mówiłam, że sprawdziła, po ile są pampuchy i nie sprawdziła. A tutaj sos pieczarkowy, także bierzemy się za jedzonko. Jestem. Miałam zrobiony tatuaż, taki jak chciałam. Idealny. Ralf wybrał idealną czcionkę, dokładnie taką jak chciałam. Chciałam najzwyklejszą i dałam ją jako pierwszą. Miał inne jeszcze, też fajne, ale ja nie chciałam nic takiego. Zobaczcie, jaki piękny. Jak on to powiedział, jak to się nazywa? Typograf. Także mimi na łełę. Jest! Przepiękne. Ogólnie myślałam, żeby dać tutaj, ale tutaj by mi nie pasowało do tej wiśni. Znaczy, może i by pasowało. Ale stwierdziliśmy, że tutaj będzie spoko i akurat napis, wiecie, taki w sam raz. Ale przepiękne. Zobaczcie, jaka czcionka. Przepiękna. Jeśli znacie Ralfa, jesteście z Łupska, to na pewno jego znacie. A jeśli szukacie jakiegoś tatuażysty, to on się teraz będzie przenosił do Niemiec. Także bardzo, bardzo polecam. Co tam jeszcze chciałam wam powiedzieć? Chciałam wam pokazać, co jeszcze kupiłam, żebym mogła sklecić tego vloga. Ale dzisiaj już jest, moi drodzy, piątek. Wyobrażacie sobie, jeszcze tylko sobota, ja w niedzielę już lecę. Masakra. 10 dni zleciało, tak? Także myślę, że już może faktycznie doczekam do tego, do tej niedzieli. Może jeszcze coś ponagrywam, to po prostu będzie jeden vlog, no i tak nie wiem, czy 10 minut tutaj uzbieram. Pogodę, powiem wam, mam cały czas tak przestraszną. Leje, wieje, dmucha, gradzi. Teraz chyba się coś rozpogodziło, a widziałam, no widzicie tam w drugim oknie? A widziałam w Anglii, było przepiękne słońce cały czas, także... A jak wjeżdżam, to tutaj będzie to słońce. Także tak, moja afrykańska pamiątka jest. Czy u was też tak było, że pies za płotem jeden drugi to wojują, a jak są koło siebie i się znają, to się bardzo lubią? Tak to jest właśnie, tak Maniu? Widulinka, zobaczcie, ale radzi sobie doskonale. Radzi sobie pięknie. No, pięknie sobie radzisz. Idziemy. A na kolację, zobaczcie, jaka kolacja będzie, śledzik i sosik. Sierotka moja kochana. Ja już jutro lecę. Za każdym razem, jak mam lecieć, to mi się tak strasznie chce płakać. Taka jestem niezadowolona z tego powodu, że nie macie pojęcia. Bardzo nie lubię wracać do domu. Znaczy, kocham być w domu, ale zostawiać tutaj mamę nie lubię. O, tak powinnam powiedzieć. Ogólnie to słyszycie? Pies szczeka na dworze. Szok.
U nas takich rzeczy nie usłyszycie. I to już nawet drugi jakiś. O, i Mania, poszczekaj trochę, no. Poszczekaj trochę.